Tyłajtra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 9 odcinku Arktyki. Dzisiaj zajmiemy się wreszcie wydobywaniem gazu. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy założyć powietrzną faktorię handlową na jednej z wysp, na której jest gaz. Na przykład na tej. Aby założyć taki przyczółek tutaj, potrzebujemy sterowca i na sterowcu musimy mieć drewno i stalowe belki. Wystarczy 10 belek drewna i 8 stalowych belek. Jednak ja mam tych materiałów więcej, bo od razu one znajdą się w tej faktorii handlowej. Na drugim sterowcu mam węgiel i dodatkowe deski. Ok, no to teraz muszę polecieć sterowcami do tej wyspy, gdzie chcę tą faktorię handlową założyć. Żeby powietrzną faktorię handlową założyć, musicie sterowcem z deskami i belkami znaleźć się nad wyspą. Widzicie? Pojawia się prototyp takiej faktorii i jeśli wszystkie warunki spełniacie, możecie ją zbudować. Potrzebujemy 10 tysięcy kasy, 10 desek, 8 belek stalowych i 4 punkty wpływu. Wszystko mam, więc mogę kliknąć zbuduj faktorię handlową. Po jej wybudowaniu mogę na tą faktorię handlową normalnie kliknąć. Mogę ją nawet rozbudować, o ile mam wymagane materiały. Tutaj potrzebna jest kasa, deski i stalowe belki. Wszystko mam, więc ją od razu rozbuduję, żeby mieć więcej przestrzeni magazynowej. Dobrze. Mogę teraz zrzucić to, co mam na sterowcu. Wystarczy, że kliknę tutaj i mogę normalnie wymieniać towary pomiędzy sterowcem a faktorią handlową. To samo zrobię z materiałami na tym drugim sterowcu. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ta wyspa ma tylko i wyłącznie złoża gazu i żadnej innej obfitości. Tak naprawdę na tej wyspie nie możecie nawet mieć chaty drwala. Zobaczcie, że jak najedziecie na to, to się pojawia na samym dole ostrzeżenie brakująca żyzność. Czyli ja nic nie mogę na tej wyspie zrobić, oprócz pozyskiwania gazu. To jest pewien problem, ponieważ wszystkie towary, jakie będą tutaj potrzebne, musicie dostarczać sterowcami. I teraz zobaczmy, jak my wiele ludzi potrzebujemy tutaj. Musimy zbudować co najmniej jedną kopalnię gazu. Ja bym chciała nawet ze dwie postawić. Ale zobaczmy, ile potrzebuje do tego ludzi. Żeby mieć jedną kopalnię gazu, ja potrzebuję 250 techników. Więc to nie jest mało, sama wyspa nie jest duża i wszystkie towary, jakie potrzebują technicy, możemy sobie zerknąć tutaj, wszystko co jest potrzebne, tak, czyli pemikan, lampy naftowe, konserwy, tak, alkohol, parki, śpiwory, wszystko ja będę musiała dostarczać sterowcami. Oznacza to, że niektóre sterowce będą zamrożone tylko po to, żeby dostarczać niezbędne towary technikom tam. Z tym wiąże się jeszcze jeden problem. Skoro wszystko, ale absolutnie wszystko muszę tam dostarczać, to moja wyspa musi produkować na tyle dużo towarów, aby wystarczyło tak naprawdę na utrzymanie techników na tej wyspie oraz na tamtej, gdzie pozyskiwany jest gaz. Więc to jest rzeczywiście pewien problem, z którym musimy sobie poradzić. Na chwilę obecną mam do dyspozycji dwa sterowce i postaram się je wykorzystać jak najlepiej. Dobrze, najpierw musimy tutaj sprowadzić odkrywców. Dopiero kiedy zaspokoimy wszystkie potrzeby odkrywców, będziemy mogli awansować ich na techników. Więc najpierw zajmijmy się odkrywcami. Dobrze, ja teraz zacznę budować osiedle, żeby sprowadzić odkrywców na tą wyspę. Wybudowałam trochę domków odkrywców. Na razie kotłownie pracują, ponieważ ja mam węgiel ten, który zrzuciłam ze sterowca, ale ponieważ nie pozyskuję węgla w żaden sposób tutaj, więc za chwilę się on skończy. Oczywiście moi mieszkańcy są mało szczęśliwi, ponieważ oprócz stołówki nie jest zaspokojona żadna potrzeba, ani w pemikan, lampy naftowe są jeszcze zablokowane. Jeśli chodzi o ciepło, no to mamy tylko kotłownię i jak widzicie nawet potrzeba w śpiwory jest zablokowana. I teraz, mogłabym wstawiać więcej domków,
aż odblokuję śpiwory, ale wolałabym postąpić troszeczkę inaczej. Najpierw zaspokoić potrzebę w Pemikan i zobaczyć, ile odkrywców da radę się na tą wyspę wprowadzić, kiedy zaspokoję tą potrzebę. Być może odblokują mi się już śpiwory i będę mogła od razu tą potrzebę zaspokoić i wtedy będę wiedziała, ile domków muszę mniej więcej jeszcze postawić, aby mieć ich 500. Dobrze, jak teraz dostarczyć tu towary? Jeden sposób, no to jest robić ręcznie, tak? Czyli latać sterowcem stąd na naszą główną wyspę i te towary przewozić. Ale ja nie chcę tego robić manualnie, wolałabym to w jakiś sposób automatyczny zorganizować. Zwróćcie uwagę teraz na jedną rzecz. Jeśli chciałabym to robić szlakami czarterowymi, to jest to najnormalniej w świecie niemożliwe. Ponieważ, wybierzmy jakiś towar, wybierzmy wyspę początkową. Zobaczcie, że kiedy bym chciała wskazać tą wyspę jako wyspę docelową, to od razu pojawia mi się komunikat wyspa niedostępna drogą morską. W związku z tym szlaki czarterowe nie są tutaj obsługiwane, bo ja nie mam tego niskiego portu. Ale mogę to zrobić inaczej. Utwórzmy szlak, ale handlowy. Do tego szlaku handlowego przypiszmy sterowiec. Sterowiec ma 4 pozycje ładunku, więc 4 towary możemy przewozić. No i teraz ustawmy jako stację na szlaku handlowym naszą główną wyspę i wyspę, na której pozyskujemy gaz. I teraz co ja chcę? Przerzucajmy węgiel. Tylko przerzucajmy tego węgla 10. Zobaczymy, czy wystarczy. Sterowiec dosyć szybko lata, więc być może taka ilość wystarczy. Jak nie, to będę przerzucała więcej. Potem potrzebujemy pemikan. Pemikan pewnie będzie dalej, tu jest. Przerzucajmy go 5. Jak będzie za mało, będę przerzucać więcej. Chodzi też o to, żeby nie wyczyścić tego magazynu do zera zbyt szybko, bo muszę pilnować, żeby tu produkować wystarczająco dużo, żeby utrzymywać teraz te dwie wyspy. Teraz potrzebuję śpiwory. Śpiworów również przerzucajmy 5. I teraz tak, albo alkohol, albo lampy naftowe. Lampy naftowe są potrzebą podstawową, więc weźmy lampy naftowe. Dobrze, no i teraz robię akceptuj. I możemy zobaczyć, jak nasz sterowiec będzie teraz tak przypisany do szlaku handlowego. I teraz spójrzmy, co technicy dalej potrzebują, żeby przypisać od razu drugi szlak handlowy. Technicy potrzebują tak. Pemikan będzie, lampy będą, czyli konserwy. Widzimy, że psik zaprzęgów mam trochę mało, to zaraz zerknę i to naprawię. Czyli tak, tak. Teraz będzie alkohol, konserwy, parki i kawa. Czyli te rzeczy przerzucajmy w drugim. Zatem ustawiam drugi szlak handlowy. Biorę teraz ten sterowiec, znowu pomiędzy tą i tą. I teraz tak, tutaj przerzucamy parki. Mam ich bardzo mało, to przerzucajmy je na razie 2. Jeszcze techników nie mam, więc niech się zbiera. Potem alkohol będzie na początku. Alkohol importuję z Nowego Świata, więc ze Starego Świata. Więc być może będę musiała go importować więcej. Dobrze. Kawa. Kawę z kolei z Nowego Świata sprowadzam. I konserwy. I zobaczcie, że na psie zaprzęgi ja bym musiała ustawić kolejny, albo dostarczać je ręcznie. Więc tak czy siak, przynajmniej 2 sterowce macie zamrożone, jeśli chcecie, aby te towary były dostarczane automatycznie. Ale nie ma problemu, bo my zaczniemy gaz za chwilę pozyskiwać i będziemy w stanie wyprodukować kolejne sterowce. Powinniśmy zacząć obserwować za chwilkę, jak potrzeby się zaczynają zaspokajać. Zobaczcie, ten dostarczył węgiel, pemikan, śpiwory i lampy i teraz powinien być rozładunek. I za chwilkę powinnam widzieć, jak potrzeba się zaspokaja. Teraz tylko się za chwilkę okaże, czy na pewno dobre ilości mam ustawione. Jeśli nie, to oczywiście będę je poprawiać.
Obawiam się, że węgla jest za mało. O, zobaczcie, ponad 250 mieszkańców jest, więc w tym momencie powinni zacząć również śpiwory brać. Zobaczymy, czy dobijemy do 500. Niech ten pemikan zaspokoi się w pełni. I wtedy zobaczymy, ile mi mieszkańców brakuje. Ale na pewno wiem już, że mam za mało węgla, więc węgla muszę przerzucać więcej. Dobrze, więc wejdźmy do szlaków handlowych i zmieńmy tą ilość. Szlak handlowy tutaj. Weźmy tego węgla ze 30. I zobaczymy, czy to wystarczy. Dobrze, widzimy, że na chwilę obecną mam w domkach po około 7 ludzi, więc to jest za mało, bo łącznie mam 307, a potrzebuję 500. Więc muszę troszeczkę domków dostawić, aby do tych 500 ludzi dobić. Już mam prawie 500 odkrywców. Za chwilkę powinno mi się 4 ludzi jeszcze wprowadzić. I wtedy ruszy zaspokojenie potrzeby w lampy naftowe, a potem będę mogła awansować odkrywców na techników. 498, jeszcze 2. Jest. Widzimy, że zapotrzebowanie w lampy naftowe zaczyna się automatycznie zaspokajać. Jak już będzie zaspokojone na maksa, wówczas będę mogła awansować odkrywców na techników. I alkohol również się zaspokaja dobrze. Super, zobaczmy, że potrzeba w lampy naftowe została w 100% zaspokojona. W takim razie mogę awansować odkrywców. Mam ponad 500 techników, więc stać mnie wreszcie na 2 kopalnie gazu. Jedną wybuduję sobie tutaj. I potrzebujemy 3 pompy gazowe. 1, 2, 3. I drugą możemy wybudować tutaj, tak żeby wykorzystać istniejące już kotłownie i pompy gazowe. Super. I w tym momencie gaz będzie mi się tutaj wydobywał i powinien się za chwilę pojawić tak w powietrznej faktorii. Zobaczcie, że wyprodukowało nam się już 20 butli z gazem. Zatem możemy teraz tak ustawić, że sterowce, które tutaj przylatują z towarami, zabierają stąd te butle z gazem. Więc tak zróbmy. Idźmy do szlaków. Możemy wziąć na przykład ten. I teraz tutaj, po wyładowaniu towarów, gdzie są te butle z gazem? Tu są. Załaduj mi 10 butli z gazem i potem mi je wyładuj. Na razie zobaczmy 10 i zobaczymy, czy damy radę tyle produkować. Jeśli nie, no to albo będziemy produkować więcej, albo będziemy przewozić mniej. W każdym bądź razie przewieźmy tak 40 butli z gazem i zbudujmy trzeci sterowiec. I na tym będziemy mogli dzisiejszy odcinek zakończyć. Zobaczcie, zabieram 10 butli z gazem i czyszczę ten magazyn do zera. To oznacza, że produkuję za mało. Ponieważ mam dużo odkrywców, możemy jeszcze awansować trochę domków i wybudować może trzecią kopalnię gazu, żeby tego gazu wydobywać jeszcze więcej. Zróbmy tak. Dobrze, mamy tą kopalnię gazu. Za chwilę ciepło w niej będzie, jak tylko tutaj dowiozą węgiel. I to powinno zwiększyć wydobycie gazu tutaj. W związku z tym powinniśmy dać radę te 10 butli transportować. Jeśli nie, no to zostaje mi ostatnie miejsce, gdzie mogę tutaj kopalnię postawić. Mam już 38 butli z gazem przetransportowanych, więc jeszcze 2 i będziemy mogli wybudować trzeci sterowiec. 42 butle gazu. Wybudujmy zatem ostatni sterowiec. I ten sterowiec już będzie mógł być wykorzystany do poruszania się po prostu po mapie, bo tamte 2 są zamrożone na dostarczanie towarów na wyspę, gdzie wydobywam gaz. Super! Udało nam się wybudować trzeci sterowiec i to jest to, co chcieliśmy osiągnąć. No i teraz, dostarczając więcej butli z gazem,
możemy albo budować kolejne sterowce, albo możemy ten gaz przerzucać do Starego Świata i wykorzystać go tam w elektrowniach. No i to pokażę Wam następnym razem. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, uwagi, zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam już przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!